prezesie, dzisiaj rozpoczynają się bokserskie Mistrzostwa Śląska, Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet. Jaki jest plan tej imprezy? Przede wszystkim jest plan, żeby wszyscy wystartować dobrze. Mamy bardzo dużo krajów, które przyjechały do nas, to znaczy już 13. W tej chwili zjeżdżają się już wszyscy i planem jest to, żeby zdobyć jak najwięcej doświadczenia w sprawie, żeby na olimpiady startować. Doświadczenia, a później na Mistrzostwa Świata, żeby zdobyć już to kółko na olimpijskie. Kto jest faworytem wśród polskich zawodniczek? Kto jest najmocniejszy? Najmocniejszy, bo no, cały czas liczymy na naszą zawodniczkę Elitkę Fidurę, którą będziemy za nią kibicować, ale także za każdą inną Polkę, która będzie startować, dlatego że to jest rywalizacja międzynarodowa i w tej chwili to poziom na świecie się wyrównał w boksie i będziemy z każdego zwycięstwa się będziemy cieszyć. Elitka, przed nami Mistrzostwa Śląska Kobiet, Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska. Jesteś jedną z faworytek tego turnieju. Czy to jest ciężkie startować właśnie z takim piętnem, z takim mianem? Na pewno jest to gdzieś tam z tyłu głowy, że są to już 10. mistrzostwa i 9 razy wygrałam i fajnie byłoby wygrać 10. raz, także myślę, że to też motywuje. Czy to jest impreza prestiżowa? Myślę, że tak. Z roku na rok przyjeżdża coraz więcej rywalek z różnych krajów, także myślę, że coraz bardziej prestiżowa robi się ta impreza i że z roku na rok będzie jeszcze więcej zawodniczek i no, robi się bardziej sławny ten turniej. Które kraje wydają się też mocne, oprócz nas, w boksie kobiet? W boksie kobiet tutaj przyjechała silna ekipa Węgier i to liczna ekipa Węgier, ale to jest Kazachstan, to jest Rosja przyjeżdża, tutaj jest Australia, jakśmy wspomnieli wcześniej, przyjeżdżają, są. Także jest to naprawdę liczne i bardzo mocne dziewczyny są. Półfinały będą naprawdę na wysokim poziomie. Jest to impreza, która zdobywa coraz większy rynek i na drugi rok już będzie coraz większa, po prostu więcej krajów ze względu na to, że nasza impreza wzrasta do tego, żebyśmy ją w AIBA zgłosili, że już o naszej imprezie będzie wpisanie w boksie amatorskim na całym świecie. Ile zawodniczek łącznie pojawi się w turnieju? Zapisano jest to 64, ale trudno mi powiedzieć ze względu na to, że to jest po drodze i różne rzeczy się zdarzają. Czasami ktoś zachoruje coś tutaj, ale spodziewałem się około 140. Można ten turniej nazwać bokserską wizytówką Śląska, Górnego Śląska? Myślę, że tak, biorąc pod uwagę, że przyjeżdża do nas, przyjeżdżają, że Szwecja, Węgry, Chiny nawet miały przyjechać. Także myślę, że tak, bo rzadko kiedy trafiają na Śląsk takie państwa. Jak wyglądały Twoje przygotowania do tego turnieju? Ja teraz jestem po turnieju Sztama. Wcześniej mieliśmy 2 tygodnie zgrupowania, właśnie turniej Sztama i teraz 1,5 tygodnia kolejnych przygotowań. Także jest to początek, bo jest to okres powakacyjny, ale myślę, że forma rośnie, także jest coraz lepiej i myślę, że będzie dobrze. W jakich godzinach będą toczone walki? Dzisiaj pierwsze walki są od godziny 18.30, rozpoczynałem się na Jasnej, ale tak to o 11 w piątek, później o 17 po południu, w czwartek o 11, a później o 17 po południu, w piątek o 11 i o 16 po południu i finały są w sobotę o godzinie 16 się rozpoczynają. Jaka jest pula nagród w turnieju? Naprawdę wspaniałe. Przede wszystkim jest to 10. Wspaniałe, no, jeżeli chodzi o medale. Bardzo wykwintne medale, bardzo są, jak to się mówi tutaj, ale oprócz tego dużo odżywek zdrowotnych, dużo takich dopuszczanych przez sport rzeczy, które są na zdrowie. Dużo takich po prostu rzeczy, które się przydają zawodnikowi. Czy dla Pana jako no, pasjonata totalnego boksu, czy to jest jeden z najbardziej intensywnych momentów w roku, ten turniej? Nie tylko dla mnie, ale dla Gliwic i w ogóle dla Polski ten turniej jest bardzo ważny. No, wiele osób ze mną współpracuje, no, w większości tak samo ja jestem na chodzie, bo ja to pilnuję tego wszystkiego, ale chodzi o to tak, że nie tylko ja, ale wiele osób pracuje nad tym. Wiemy, co było przed turniejem w Twoim wykonaniu. Co będzie potem? Jakie są Twoje plany po zakończeniu tego turnieju? Po turnieju 30 wylatuję z prezesem Wilkiem i jedną zawodniczką jeszcze Skarbo do Kanady. Tam mamy umówione walki. Po powrocie tak jak zawsze wracam na zgrupowania szkoleniowe kadry, także będzie tutaj trener kadry, on na pewno ma ułożony już plan, z którym mnie zapozna. No i kadra po prostu, zgrupowania, dalsze przygotowania.